Zawody Euroskills są to największe branżowe zawody, które próbują wyłonić najbardziej zdolną młodzież w danych zawodach. Tutaj mamy konkurencję mechatronika, którą reprezentujemy tutaj też jako Polska. Zawody polegają na tym, że przez 3 dni zawodnicy mają zbudować małą taką fabryczkę, zasymulować jej działanie, zaprogramować sterowniki, ekran HMI. Są też w międzyczasie dodatkowe zadania polegające na wyszukiwaniu jakichś usterek, montażu, podmianie komponentów. Nasza rola zaczyna się tak naprawdę już rok wcześniej. Poprzez eliminacje krajowe wyłaniamy w każdym kraju jak gdyby tą drużynę, którą będziemy przygotowali na Mistrzostwa Świata bądź Europy. No i przez ten rok przygotowujemy tych zawodników, trenujemy do że tak powiem, tego wydarzenia, tych zawodów. Ministerstwo Edukacji i Nauki bardzo zależy nam na propagowaniu i promocji kształcenia zawodowego. Udało się nawiązać porozumienie z Komisją Europejską z finansowaniem tej imprezy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamierzamy realizować kolejne działania, tworzyć materiały do kształcenia zawodowego. Wszystko znajdzie się na zintegrowanej platformie edukacyjnej. Tam również będą materiały do kształcenia ogólnego. Tworzymy też materiały do doradztwa zawodowego po to, żeby jeszcze bardziej rozpropagować kształcenie zawodowe. Mamy nadzieję, że uda się zdobyć jak największą liczbę medali, ale liczy się wymiana i duch chęci współpracy pomiędzy zawodnikami. Jestem ekspertem w konkurencji Health and Social Care, czyli opieka zdrowotna. Przez wiele miesięcy przed konkursem przygotowywałam naszą polską reprezentantkę do udziału w konkursie właśnie w tej kategorii. Miałyśmy treningi, które były oparte na opiece nad pacjentami w warunkach symulowanych. To jest też przedmiotem naszej części zawodów. Natomiast podczas konkurencji, która odbywa się tutaj, jestem ekspertem, który zajmuje się ocenianiem uczestników, którzy biorą udział w konkursie.